do Chorwacji z zielonych stref, czyli z całej Polski bez testów i kwarantanny? Chodźcie z nami i przekonamy się. Podczas kontroli w Krakowie nikt nie pytał nas o zaświadczenia bądź testy związane z koronawirusem. Pani sprawdzająca nasze dokumenty zapytała tylko, czy do Chorwacji można wjechać już bez testów, ale było to takie pytanie z ciekawości w ramach pogawędki, więc naprawdę tutaj w Polsce podczas wylotu nikt nie pyta o dokumenty związane z pandemią. Na filmie niebo nad Krakowem było czyste, były piękne widoki, a gdy zbliżaliśmy się do lądowania, byliśmy już nad Chorwacją, niebo zrobiło się takie brązowe, zachmurzone, sami zastanawialiśmy się, co to jest, bo nie były to takie zwykłe chmury i po wylądowaniu dowiedzieliśmy się, że nad Chorwacją były właśnie chmury z piaskiem z nad Sahary i zobaczcie, jak to ciekawie wyglądało. Te przepiękne widoki podczas lądowania na lotnisku w Splicie, wyspy, morze, ląd, te czerwone dachy, już tak widać. Ja jestem zawsze zafascynowana tym lądowaniem, jakie po prostu przepiękne widoki tam są. Teraz były takie mało widoczne, były naprawdę jakby ktoś rozsypał piasek. Po wylądowaniu w Chorwacji podczas przechodzenia kontroli granicznej zostaniecie zapytani o formularz Enter Croatia. Prawdą jest, że nie jest on obowiązkowy, ale ułatwi Wam szybsze przejście przez kontrolę, ponieważ każda osoba jest pytana o miejsce pobytu w Chorwacji. No moi drodzy, nie ma się czym martwić. Przeszliśmy przez granicę, powiedzieliśmy, że lecimy z zielonej strefy, mimo to, że mieliśmy te potwierdzenia szczepienia, na wszelki wypadek w ogóle ich nie użyliśmy, więc na granicy, gdyby nie to, że było, przyleciały akurat nie dwa, bo nawet trzy samoloty i były ogromne kolejki, to przeszło płynnie, bez problemu, z uśmiechem, więc po prostu mówcie, że jesteście z zielonej strefy, Polska jest w zielonej strefie, oni o tym wiedzą, nawet pani dopytywała jeszcze kolegę siedzącego z boku, czy Kraków jest na pewno w zielonej strefie. Powiedział kolega, że tak. I cóż, jesteśmy w Dalmacji, jesteśmy w Splicie. Split przywitał nas trochę chmurami. W Krakowie jak wylatywaliśmy, to było strasznie gorąco, słonecznie, no a tutaj zachmurzone. A jeszcze co możemy dodać, to że zostawiliśmy auto na podlotniskiem, na takim niestrzeżonym parkingu bezpłatnym. Bezpłatnym parkingu na lotnisku pod Splitem, co chyba często się nie zdarza. Przynajmniej my nie widzieliśmy nigdy, żeby pod lotniskiem były darmowe parkingi. I nasze auto stoi, także trochę się o niego martwiliśmy, ale bez żadnego uszczerbku, ponieważ tutaj nie ma żadnych kamer, nie jest strzeżone to lotnisko. Także jeżeli ktoś by chciał zostawiać auto w Splicie, nie wiem, raczej wylatacie w drugą stronę, no ale jakby ktoś chciał, to polecamy. I cóż, latajcie, dojeżdżajcie, przyjeżdżajcie autobusami, autami, samolotami i naprawdę te zielone strefy działają. Więc pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w Chorwacji.